Kuba, serdecznie dziękujemy za to super wprowadzenie, a także za zgodę na prowadzenie całej konferencji. Chcielibyśmy także w tym miejscu podziękować naszym partnerom, partnerowi strategicznemu Boston Consulting Group, a także BCG Platinum oraz pozostałym partnerom ING, Amazonowi, Polfarmie, Fundacji GPW, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Ringier Axel Springer Polska oraz Gridali, który jest odpowiedzialny za realizację dzisiejszej transmisji. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak też podziękować naszemu teamowi oraz naszym fantastycznym speakerom, którzy wspierają nas podczas konferencji, ponieważ bez nich to wydarzenie nie miałoby miejsca. W tym roku po raz pierwszy widzimy się w Warszawie oraz po raz pierwszy widzimy się w formie hybrydowej po ponad roku sytuacji pandemicznej. W większości co prawda widzimy się osobiście, aczkolwiek część osób jest po drugiej stronie ekranu. I dzisiaj zależy nam na tym, żeby łączyć pokolenia nowych innowatorów i wspólnie dyskutować na temat tego, jak będzie wyglądać Polska 2.0, do inspirowania inspirujących kreatywnych rozwiązań, napędzania innowacji oraz wspólnego stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom. Mamy nadzieję, że dzisiejsza konferencja zaintryguje i zachęci Was do bliższego poznania tematów, które wcześniej były Wam obce, lub także poznania spojrzenia z nowej perspektywy na tematy, które wcześniej były Wam znajome. Liczymy też na to, że Poland 2.0 Summit stanie się miejscem, gdzie będziecie mogli poznać osoby z większym doświadczeniem, które pomogą Wam w podjęciu trudnych decyzji i znajdowaniu swojej ścieżki zawodowej. I tym samym mamy przyjemność ogłosić, że 7. edycja Poland 2.0 Summit jest oficjalnie otwarta. Wracając jeszcze na sekundkę do tematu szukania wsparcia u osób z większym doświadczeniem, mamy przyjemność otworzyć dzisiejszą konferencję panelem Empower.pl, Where Business Meets Talent, dotyczącym programu mentoringowego, w którym obie z Agnieszką miałyśmy szansę wziąć udział w tym roku. Zapraszamy do dołączenia do nas na scenę mentorów 4. edycji tego programu. Pana Franciszka Hutyn-Czapskiego, Managing Director and Senior Partner, Chairman w BCG Poland. Panią Joannę Erdman, wiceprezes zarządu z ING Banku Śląskiego. Ja usiądę tutaj. I pana Marka Lusztyna, wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem z mBanku. Proszę bardzo. Drodzy mentorzy. Niedawno w magazynie Forbes ukazał się artykuł Mentoring bez granic, w którym mentorzy 4. edycji programu Empower.pl mieli szansę powiedzieć m.in., że na mentoringu zyskują dwie strony. W takim razie, czego wy nauczyliście się od młodego pokolenia i czy coś zaskoczyło was w waszej relacji z mentees? Pani Joanno? Ja pierwsza, tak. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę dyskusję i bardzo chętnie podzielę się swoimi obserwacjami. Ja właściwie od mentees miałam przyjemność pracować z trzema osobami. Uczę się nieustająco, dlatego że utrzymuję kontakty i spotykam się regularnie i mam szansę obserwować, jak rozwija się kariera zawodowa i jak dojrzewają mentees, co jest dla mnie bardzo wartościowe i budujące. Tutaj Kuba na początku mówił, żeby wyjść ze swojej bańki i utrzymywać kontakty szerzej i to jest właśnie jeden z tych elementów. Natomiast to, co było dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem w kontaktach i rozmowach z mentees, to przede wszystkim taka obserwacja, że w waszych głowach nie ma granic, to są umysły bez granic, w sensie dużej otwartości na poznawanie nowych obszarów, dużej elastyczności, jeżeli chodzi o budowanie swojej ścieżki kariery, dużej elastyczności również, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Właściwie cały świat jest dla was potencjalnym miejscem do rozwoju, założenia rodziny i budowania swojego życia. I to jest wspaniałe, bo brak granic rzeczywiście otwiera nas też na różnorodność i na nowe osoby i doświadczenia, które przychodzą w miarę rozwoju. I wydaje mi się, że to jest bardzo duża różnica, którą widzę w stosunku do starszych pokoleń. I chciałabym, żeby to się zakorzeniło, bo dzięki temu jesteśmy w stanie też transferować talent, uczyć innych, sami czerpać, innym dawać i rozwijać się. To tak bym to ujęła. Dziękuję bardzo.
Panie Marku, panie Franciszku, czy może chcieliby panowie coś dodać? No tak, ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z wami być. Ja też nie jestem pierwszy raz mentorem w programie Empower.pl. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Do czego ja się nauczyłem, właściwie cały czas się uczę od osób, z którymi miałem okazję pracować, to jest takie zupełnie inne podejście do myślenia o przyszłości, do myślenia o karierze zawodowej i tym, jak nasza ścieżka życiowa będzie wyglądać. Bo jakbyśmy popatrzyli na to, jak typowy absolwent był przygotowywany do kariery zawodowej, powiedzmy te 25 lat temu, na przełomie lat 90., lat 2000, no to było to raczej przygotowanie do specyficznego zawodu i do takiej dość liniowej kariery. A osoby, z którymi miałem okazję pracować, już wiedzą, że ta ścieżka nie będzie tak wyglądała, że tak naprawdę nawet dzisiaj jest ciężko powiedzieć o tym, jakie zawody w przyszłości będziemy wykonywali. Jest ta pełna świadomość tego, że trzeba się do tych zmian przygotować i główna rzecz, którą powinniśmy się nauczyć w trakcie studiów, to nie jest jeden konkretny zawód, tylko to jest to, jak całe życie się uczyć, a zwłaszcza jak się oduczać tych rzeczy, które nam już nie służą. Agnieszka, a jaka jest twoja perspektywa? Co o ciebie personalnie najbardziej, co jest dla ciebie najtrudniejsze przy wchodzeniu na rynek pracy i co, jak ten program mentoringowy pomógł ci mierzyć się z tymi wyzwaniami? Przyznam się, że wypowiadam się z perspektywy osoby, która de facto jeszcze nie weszła na rynek pracy. Jestem jeszcze w trakcie studiów, ale to, co w pewnym sensie mnie przeraża, to chyba mnogość tych pisanych i niepisanych zasad, jeśli chodzi o aplikacje zarówno i na staże, i na programy mentoringowe nawet, albo pracę, pierwszą pracę zwłaszcza. Po prostu konwencje i niepisane zasady, o których czasem wiemy, czasem nie, czasem dowiadujemy się od, nie wiem, osób, które aplikowały przed nami wcześniej. Chodzi mi o takie rzeczy, jak na przykład aplikowanie przez różne serwisy, tudzież aplikowanie przez stronę internetową, nie wiem, danej pracy, tudzież wysyłanie CV, chociaż ogłoszenia o pracy de facto nie ma. Wiele firm odradza takie podejście, natomiast część ludzi zachęca. I to są właśnie te niepisane zasady, które bywają dość mylące, jeśli wchodzi się na ten rynek pracy. Jeszcze nie miało się tej pierwszej pracy w zasadzie, ubiega się o staże. A jeśli chodzi o te konwencje, chodzi mi o rzeczy w stylu zrobienie sobie przerwy po zakończeniu liceum albo po zakończeniu studiów. Jedni to odradzają, jedni zachęcają i to jest kwestia, którą niejednokrotnie poruszyłam z moją własną mentorką, bo nie wiedziałam, jak sama powinnam się do tego ustosunkować, aczkolwiek jedna naprawdę cenna rada, którą mi przekazała, to, żeby próbować wszystkiego, bo jesteśmy na tyle młodzi, żeby zarówno aplikować na staże, jak i robić coś, co nie będzie związane z naszą karierą, ale po prostu przyniesie nam satysfakcję i innego rodzaju doświadczenia i to jest bardzo cenna lekcja, którą wniosłam z programu mentoringowego Empower.pl. Dziękuję pięknie. Drodzy mentorzy, z pewnością Państwu także ten program pozwolił spojrzeć na obecny rynek pracy z trochę innej perspektywy. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się obecnie młodzi ludzie i jak to zmieniło się od czasów, kiedy to Państwo wchodzili na rynek pracy? Panie Franciszku? Ja widzę, że to, co jest nowe, to jest ogrom wyboru. To jest to, co teraz młodzi ludzie mają, to jest to, że mogą robić niemal wszystko, prawda? Mogą pracować w każdym kraju, mogą pracować w Stanach, w Korei, w Polsce, mogą pracować w banku, mogą pracować w firmach technologicznych, w konsultingu, w bankach inwestycyjnych, w startupach. Mają nieograniczone możliwości, prawda? Kiedyś tego nie było. Jak ja wchodziłem na rynek pracy, to w zasadzie było kilka firm marzeń, gdzie ja chciałem pracować. Można było policzyć na palcach jednej ręki. Ja myślę, że to jest fantastyczne, ale ja myślę, że to kreuje, widzę, stres też u młodych ludzi. Nawet widzę u moich nastoletnich dzieci, które są bardziej zestresowane, czy dobrze wybiorą, czy pójdą w dobrą stronę, a może właśnie powinny
właśnie, gdzie pracować, czy wrócić do Polski, czy zostać za granicą, za jaką granicą, na jak długo. Myślę, że tych pytań jest znacznie więcej. To jest dobrze, ale to generuje ten stres. Ja się zgadzam z tym, co Marek i Anna powiedzieli, że trzeba mieć różne doświadczenia, że trzeba po prostu się tym nie przejmować, czyli łapać doświadczenie i robić to, co daje pasję, ale widzę, że to jest doświadczenie i to jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie, jakie widzę, to jest taka niepewność. Niepewność co do gospodarki, ekonomii, krajów. Jak porównuję to do czasów, kiedy ja kończyłem studia, wtedy też była niepewność, wielokrotnie wyższa. Wtedy inflacja w Polsce była kilkaset procent. Nie było wiadomo, co się będzie działo w ogóle na świecie. Ale widzę, że teraz ta niepewność jest jeszcze większa, mimo że świat jest dużo stabilniejszy. I ja bym radził młodym ludziom spokoju, żeby się nie martwili tym, dlatego że według mnie świat idzie w dobrą stronę. Bardzo pozytywne słowo, dziękujemy. Ale właśnie chciałam się spytać tutaj w nawiązaniu, czy myślicie państwo w takim razie, że wchodzenie na rynek pracy w czasach dzisiejszych jest trudniejsze, łatwiejsze w stosunku do tego, czego państwo doświadczyliście? Panie Marku? Okay, no to może ja wezmę. Znaczy ja się częściowo chyba nie zgodzę z Frankiem. Tak a propos perspektyw. Tak, bardzo dobrze, będzie ciekawie. Podobno najgorsza konferencja jest wtedy, jak się paneliści ciągle ze sobą zgadzają, więc to tak trzeba się nie zgodzić. I ja pamiętam, że w momencie, kiedy ja broniłem doktora trochę ponad 20 lat temu, to sytuacja na polskim rynku pracy dla młodych była, nie powiem, że była zła, ona była dramatyczna. Patrząc na statystyki GUS-u, nawet sobie to przed dzisiejszym panelem odświeżyłem, no to wtedy prawie 40% osób w wieku do 24 lat nie miało pracy. Pamiętam takie sytuacje, gdzie na jedną aplikację na miejsce pracy w takiej firmie marzeń, o których Franek mówił, było kilkaset, czasem nawet ponad 1000 zgłoszeń. I realnie po prostu tej pracy nie było, a nie było też możliwości wyjazdu. Natomiast perspektywy wchodzenia do Unii Europejskiej, perspektywy rozwoju polskiej gospodarki były fantastyczne i w bardzo dużym stopniu, pomimo tego dość pesymistycznego obrazu rynku pracy na tamten moment, perspektywy wydawały się świetlane. W tej chwili, jak patrzymy na przyszłość czy polskiej gospodarki, czy w ogóle na stan Europy i gospodarki wychodzącej z pandemii, to jednak takich znaków zapytania i ryzyk w ciągu następnych 5-7 lat wydaje mi się, że jest więcej niż było wtedy, kiedy ja na rynek pracy wchodziłem. Myślę, że to bardzo ciekawa perspektywa. Dziękujemy za nią. Chciałam się w takim razie jeszcze spytać państwa, czy w momencie, kiedy państwo wchodzili na rynek pracy, mieli państwo jakiegoś mentora, tudzież osobę, która właśnie z większym doświadczeniem, która pomagała podejmować decyzje lub prowadzić was na tej ścieżce? Pani Joanno? Nie miałam nigdy mentora w sensie uczestniczenia w takim programie mentoringowym i właściwie... Tak teraz to widzę, trochę po omacku nabierałam tych doświadczeń. Słuchając pana Marka i pana Franka, mam takie wrażenie, że rzeczywiście ten rynek bardzo się zmienił. Ja wchodziłam na rynek pracy w połowie lat 90. I tak, bezrobocie było wysokie wśród młodych osób, ale z drugiej strony kryteria były inne i to jest to, o czym pani mówiła. Wydaje mi się, że było prościej. Pamiętam, jak aplikowałam do banku, w którym pracuję obecnie, to w agencji headhuntingowej usłyszałam, że pani się nie dostanie, bo pani jest za młoda, a w bankach to pracują tacy po 40. W związku z tym widać, jak ta perspektywa się zmieniła. Natomiast
Teraz są duże możliwości. Myślę, że element pracy hybrydowej i pracy zdalnej też te możliwości poszerza w sensie odmiejscowienia. Można wykonywać pracę za granicą, można tutaj pracować z zagranicy. W ogóle takie pojęcie umiejscowienia pracy się bardzo przewartościowuje i sądzę, że z jednej strony to jest też duża szansa i może być łatwiej. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi w kontekście decyzyjności, dokładnie nawiązuje do tego, co mówiła pani, tych wymogów, które się piętrzą. Jeszcze trzeba mieć swój profil socjalny i taki, i taki, i taki. I dobrze jeszcze jest tuż po studiach wykazać się 3-letnim doświadczeniem zawodowym. Więc myślę, że to właśnie nie jest proste i nie wszyscy są gotowi, żeby podołać tym wymogom czy tym wyzwaniom. I tu jest bardzo duża rola mentora, żeby trochę ponawigować, żeby to, co mówił Franek, uspokoić, że to nie musi być wybór na całe życie, że trzeba próbować. Takie wsparcie jest nieocenione. Ja w związku z tym, bazując na własnych doświadczeniach, bardzo chętnie też takiego wsparcia udzielam, jeżeli mam taką szansę. Bardzo miło nam to słyszeć. Ja też powiem właśnie coś, o czym pani bardzo wspomniała, a mianowicie takie błędne koło, że przy wchodzeniu na rynek pracy trzeba mieć doświadczenie, a żeby zdobyć doświadczenie, to trzeba mieć doświadczenie, z czym myślę, że wiele osób z naszego pokolenia bardzo się spotyka, ale to ja powiem z mojego doświadczenia, że z kolei ten program mentoringowy Empower.pl też mi bardzo przy tym pomógł, dlatego że ja z kolei miałam szansę wziąć udział w takiej ścieżce technologicznej, w której razem z moim mentorem Łukaszem Bolikowskim z BCG Gamma, któremu chciałam też bardzo, bardzo podziękować, po prostu zajęliśmy się tym, żeby pomóc mi zdobyć doświadczenia, a mianowicie zrobić projekt machine learningowy na temat filmów i razem właśnie Łukasz wspierał mnie w tym, żeby pomagać zdecydować, jakich narzędzi używać, co powinnam robić, co mogę robić. To było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo inspirujące i pomogło mi właśnie przełamać to błędne koło i myślę, że tutaj mentoring też może pomóc. I tymi słowami chciałam też zaprosić pana, panie Paręciszku, do powiedzenia nam, jakie wyzwania czekają dalej przed Empower.pl, czego możemy się spodziewać po programie, jakie cele dalej przed nami stoją. Przede wszystkim chciałem ogłosić otwarcie 5. jubileuszowej edycji Empower.pl i bardzo się cieszę, że program cieszy się takim uznaniem. Jakie wyzwania stoją? Ja myślę, że poza wyzwaniem systemu, który musi przyjąć tyle aplikacji, bo rzeczywiście program sam działa. Uważam, że to jest w ogóle genialne przedsięwzięcie, bo jest tylu młodych ludzi, którzy chcą być w tym programie i tylu liderów, prezesów, właścicieli firm, którzy chcą być mentorami, to jest w ogóle fantastyczne. Także w ogóle przy okazji dziękuję wszystkim, którzy tak się do tego garną, bo to jest perpetuum mobile. Myślę, że to jest taki pomost, wszyscy się od czegoś uczą, prawda? I to jest takie, ktoś powiedział, że świat się dzieli na givers and takers i w programie są tylko givers, a podobno givers odnoszą większy sukces na świecie. Jest taka fajna książka o tym, givers and takers. I tak jak mentorzy są givers, ale mentees też są givers, bo oni z kolei uczą studentów gdzieś na... Przepraszam, licealistów słyszę często gdzieś na studia, więc to jest tak... I mentorów uczą, więc to jest wszystko właśnie takie perpetuum mobile. Więc to super działa. Jakie są wyzwania? My rozszerzamy, dajemy nowe ścieżki. Mieliśmy tą ścieżkę podstawową, dodaliśmy, tak jak mówiłaś, tą ścieżkę technologiczną i data science, bo to jest, to tak, są bardzo, bardzo ważne teraz obszary w ekonomii i to jest coś, co będziemy dalej rozwijać, czyli mamy 3 ścieżki, podstawową, technologiczną i gamma, ale 4. uruchamiamy, jaką pewnie łatwo zgadnąć, sustainability, ponieważ jest to teraz priorytet dla świata i jest już, słyszę, wielu chętnych, więc będą 4 ścieżki, więc to jest wyzwanie, żeby ją sprawnie uruchomić. Kolejna rzecz, chcemy taką platformę uruchomić wymiany doświadczeń, bo widzę, że wszyscy chcą się uczyć też poza one-on-one spotkaniami, ale żeby była taka platforma doświadczeń. I ostatnia rzecz to jest wyzwanie trochę pandemiczne, ale ja widzę, że to jest okazja,
dlatego że nie zawsze możemy mieć takie wielkie spotkania, jak mieliśmy kiedyś, ale ta hybryda z kolei powoduje, że możemy mieć więcej tych spotkań, jest większa dostępność, więc to jest takie wyzwanie, które jest fajne i pozytywne. Także tak na to patrzę. Super, dziękujemy bardzo. Na pewno i my w sumie nie możemy się doczekać, żeby patrzeć, co się dzieje w kolejnych edycjach i gorąco zachęcamy wszystkich do dołączenia, bo to naprawdę jest złote doświadczenie. I tym samym chciałam Państwu bardzo podziękować za udział w panelu, za dołączenie do nas dzisiaj i powoli przekazywać głos kolejnemu panelowi. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Wam. Dziękuję.